To już 10 miesięcy nieustającej pomocy, którą Bolesławiec i jego mieszkańcy świadczą na rzecz Ukrainy i Ukraińców oraz uchodźców z tego kraju, którzy zamieszkali w naszym mieście. Ostatni z transportów z pomocą, który dotarł do partnerskiego dla Bolesławca zbaraża na Ukrainie, dotarł tam tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Serdecznie witamy naszych друзів. Pozdrawiamy serdecznie Bolesławiec, panią Barbarę Smoleńską, naszą przyjaciółkę, która organizuje dla nas pomoc, pana prezydenta Bolesławca Piotra Romana i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tej pomocy. Ta pomoc jest dla nas bardzo ważna. Dostaliśmy też podarki i dla żołnierzy, którzy obecnie walczą na froncie. W transporcie znalazły się też słodycze dla wszystkich uczniów w szkołach zbaraskich. Ten transport zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ale przygotowywało go wielu bolesławian. Na ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławca prezydent miasta mówił zaś o kolejnych funduszach, które przeznaczane są na pomoc Ukraińcom. Zawarte one zostały w zmianach budżetu na obecny rok. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ponad 500 000 zł, z czego 430 prawie 3000 zł w związku z kolejnym wpływem środków z Funduszu Pomocy i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w miejskich przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych w Bolesławcu. Organizowanie spraw dotyczących pobytu w Bolesławcu uchodźców dotyczy przede wszystkim właśnie dzieci. To bowiem matki z dziećmi stanowią zdecydowaną część uchodźców z Ukrainy. My mamy w tej chwili około 2000 gości w mieście Bolesławiec, z czego około 96% to są kobiety z dziećmi. Wśród podarunków, które dotarły przed świętami z Bolesławca do zbaraża, były też kartki świąteczne z życzeniami. Specjalny karton ze słodyczami i kartkami świątecznymi zaadresowany był do pracowników zbarackiego magistratu, którzy współpracują z Bolesławcem w ramach partnerstwa. Дякуємо! Бачу, дякуємо і за свят!